to znaczy dzieciaki się starają, ale widać, że są trochę... jakby to powiedział. No, za bardzo początkowe. Ja rozmawiałem z dzieciakami, tłumaczyłem różne cuda, mówiłem o błędach, co popełnione. A w pewnym momencie pytałem o jedną rzecz bardzo ważną, jak się idzie na konkurs. Ile razy oni próby robili? Ci, którzy najwięcej mieli próby robione, akurat wygrali. 3 razy. A kucharze robią 10 razy. Bo jak się idzie na konkurs i ma się godzinę, w zasadzie to ja już rozmawiałem z organizatorami, że trzeba będzie rozszerzyć, bo jak dla takich dzieciaków trzeba im dać, czy im mniej się stresowali, no przynajmniej 1,5 godziny. Ale to jest taka jedna rzecz, no być może ci dzieciaki, co uczestniczyli 2 lata temu, byli, czy rok temu byli bardziej taki, być może bardziej trenowali, a sobie robili, prawda? Tutaj nawet ja musiałem zamykać oczy na to, czy mieli spóźnienia 20-minutowe. Klient nie może czekać na główne 1,5 godziny. Tak, że to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, nie jest organizowane. W sensie tak, że oni mieli przystawkę i główne robić. Jak wiadomo, przystawka się je przed głównym. Przystawka jest po to, żeby póki się robi jeszcze główne danie, na które trzeba ludzie czekać, bo to jest główne, przystawka ma uspokoić poza tymi ciekadelkami głodu klienta, który dzięki temu jeszcze uzależniony od tego, jaka przystawka ma ewentualnie, prawda, zmaga z apetyt, nie? Czyli przystawka nie może być lepsza niż główne. A tutaj przystawki byli lepsze niż główne i zajmowali więcej niż polewę czasu całego, co mieli. Bardzo często też było tak, że oni zaczęli, bo się zaczyna przeważnie od głównego, prawda, bo on potrzebuje więcej czasu, ale raptem wydawali jednocześnie prawie przystawka z głównym. To jest karygodne. No to oni się uczą, nie? Oni się uczą, te dzieciaki się uczą i to jest dobrze. I właśnie my z jurorami ustaliliśmy, że dobrze jest też, jak się dostaje kopniaka, nie? Od tego, żeby nabrali trochę pokory i żeby wiedzieli, że muszą więcej ćwiczyć i lepiej rozplanować pracę. Szkoła polska niestety nie uczy dzieci współpracy z sobą. A to taki, jeżeli będzie się robili przystawkę główną, to musi być ekipa w tym momencie, 2 osoby, które są bardzo zgrane i mają wszystko wyuczone. Bo potem jak idzie się do pracy, trzeba mieć wyuczone nie po to, żeby się pokazać w konkursie, tylko po to, żeby klient wrócił. Prawda? A te umiejętności niestety w programach szkolnych nie ma tak, żeby mają się uczyć, bo nie ma. Poziom był niższy niż rok temu. Niższy niż rok temu. Ta ekipa z Kutno, co wygrała, popełniła zresztą dużo błędów, ale wygrała tylko i wyłącznie z tego powodu, że smacznie to zrobili. Byli takie jakieś wady typowe, prawda, na siebie techniczne, które profesjonalista, tutaj byli wysokiej klasy profesjonalista, zauważyli. Na razie te profesjonaliści nie wybrali te dzieciaki do pracy, ale do nauki bardzo chętnie. I to jest właśnie, bo to oni muszą się dalej nauczyć, nie? Bo to oni nie są profesjonalistami, to musimy to traktować, tak? Ale ja chciałem też i tak wyszło, żeby ocena była surowa, bo dzięki tej surowości oni się nauczą. Nie można poblaszliwie traktować, prawda? Bo oni mają się uczyć, to oni mają zdobyć fach i muszą się nauczyć współpracować z sobą, rozplanować pracę, dobrze się organizować, mają się uczyć języków, bo bardzo dobrze robi, bardzo często, jak te dzieciaki wyjeżdżają do innych krajów i pracują, nawet mają kotlety, bo się tam dużo nauczą też. I, no i to wiedzą już, to o tym wiedzą, nagrody dostali,
bo przynajmniej chcieli występować i okej. Za rok, jak będą uczestniczyli w konkursach, będą dużo lepsze. Mogę to wręcz przysiąść, że tak będzie. Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa na rozdaniu nagród. Witam przede wszystkim wszystkich uczestników. Witam Pana Marszałka Marcina Kubeckiego, który w dniu dzisiejszym będzie razem z Komisją Jury wręczał nagrody. Zaczniemy od trzeciego konkursu kulinarnego dla uczniów szkół gastronomicznych z terenu województwa łódzkiego. Tradycyjne smaki regionu. Ja może przedstawię skład jurorów, skład jury. Maciej Jadurczyk, przewodniczący. Pani Urszula Czyżak. Pan Rafał Antoszewski. Pan Marcin Suchenek. Pan Ernest Jagodziński. Pan Adam Michalski. Oraz tradycyjnie już jest z nami pan Karol Gonzalez Dalego. Udział wzięło 5 dwuosobowych drużyn reprezentujących 3 szkoły z terenu województwa łódzkiego. Każda drużyna była oceniana przez jurorów degustacyjne i jury techniczne. Oceniane były smak potraw, właściwe zastosowanie i użycie produktów tradycyjnych i lokalnych, załączone listy, kreatywność, stosowanie właściwych technik i korzystanie ze sprzętu konkursowego, higiena i czystość w czasie i po występie drużyny oraz optymalne wykonanie surowców. Dobrze, poproszę. Szanowni Państwo, przechodzimy do wręczenia nagród, żeby troszeczkę stopniować napięcie. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Trzecie miejsce zajął zespół w składzie pan Krzysztof Glazło i Dawid Piwoński z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 4 w Łodzi. Na wręczenie dyplomów bardzo proszę pana marszałka. Szanowni Państwo, drugie miejsce zespół pan Mateusz Gabrysiak i Dawid Hermanowski z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 4 w Łodzi. Proszę o wręczenie nagród. Nagrodę wręczy pan Marcin Suchenek. Bardzo proszę. Sił bez rekrutacji do pracy. Szanowni Państwo, i przechodzimy do nagrody pierwszej. Miło mi ogłosić, że pierwsze miejsce zdobył zespół pan Jakub Kacprzak i Mateusz Nowicki z Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kuczewskiego w Kumpie. Panie Kumpie, Szanowni Państwo, to filet z gęsi owsianych z Bogusławic, pieczony z dodatkiem soczystych śliwek, podany z kuleskimi placuszkami, z kropionymi soszem śliwkowym z kamonowym. Na przystawkę pieczone rogaliny nadziewane rolotkami z szynki wieluskiej, z langiem uzupełnione kawałkami ogórka i papryki sera.